Siema, witam w kolejnym odcinku Top Gatunku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Top Gatunku Pop. Jaka jest według Was najlepsza płyta pop, topowa? Ci co powiedzieli Michael Jackson Thriller, według mnie są w połowie racji, bo jest to Michael Jackson, ale dla mnie najlepszą płytą jest płyta Bad, jeżeli chodzi o Top Gatunku Pop. Dlaczego? Bo pop to muzyka popularna, czyli trzeba czerpać z tego co popularne, miksować to jednocześnie mając zachować swój styl. I myślę, że Michael Jackson na płycie Bad to zrobił i przekonam Was, dlaczego sądzę tak, a nie inaczej. Dlaczego to jest dla mnie najlepsza płyta pop. Zacznijmy od rysu historycznego, tak jak zwykle. Czyli mamy Off The Wall. Off The Wall, czyli pierwszy solowy album Michaela Jacksona, który odcina się od Jackson's 5 i od swoich braci. Jest to zwiastun nowego. No i co? Płyta sprzedaje się w 20 milionach egzemplarzy. Czyli jak na debiut, no nie powiem, nieźle. No ale lecimy dalej. 82 rok, Epic Records. Co wychodzi? No wychodzi Thriller. Thriller był to ogromny sukces komercyjny. Tyle pieniążków, ile Michael Jackson zarobił na Thrillerze, to nawet nie chcę wiedzieć, 107 milionów kopii sprzedało się do tej pory. Czyliśmy tak po 3 dolary, no może po 2,5 od jednej kopii. No trochę hajsu jest, jakby nie patrzeć. No ale cóż, Michael Jackson, płyta Thriller, 80 tygodni w pierwszej dziesiątce listy Billboard. Czyli cały rok w pierwszej dziesiątce Billboardu udało się tylko to trzem płytom, jakim to już musicie się dowiedzieć. Jedną wiecie sami, bo się dowiedzieliście teraz. No cóż, no, status megagwiazdy dzięki sukcesowi. MTV puszcza w kółko Thrillera, który trwa. Myślę, że każdy widział, wie o czym mówię. No i co? Problem z Thrillerem jest taki, że nie było de facto trasy koncertowej. No nie było. Jackson też nie chciał udzielać wywiadów, więc dostał przydomek Wacko Jacko, czyli Świr Michael. Tak naprawdę to były wszystko pomówienia. Jakieś spanie w komorze tlenowej, żeby się nie starzeć, że wybielił się specjalnie, a nie jest to choroba. Wmawiali mu tyle operacji plastycznych, de facto zrobił sobie tylko dwie, tam korektę nosa i podkreślił podbródek. No ale Wacko Jacko już przylgnęło i szukali sensacji. On sam nie chciał dać sensacji, to trasa szukała sama. Musi pamiętać, że to były złote czasy MTV. Gwiazdki rosły jak grzyby po deszczu, między innymi Whitney Houston, Madonna czy Bruce Springsteen. Więc konkurencja na rynku muzycznym muzyki popularnej była bardzo duża. No i nadchodzi rok 87. Michael Jackson mocno zmienia swój wizerunek. Wydaje płytę Bad. O, jest ona bliżej ulicy, ale dlaczego to się dowiecie w dalszej części tej prezentacji. Płyta oczywiście odnosi niesamowity sukces itp. itd. Czy przebija Thrillera? Dla mnie tak, ale dobra. Coś o produkcji i jak to wszystko wyglądało w muzykach. Producentem płyty, a w zasadzie współproducentem, bo tak są wpisani, jest Michael Jackson oraz Quincy Jones. Myślę, że każdy wie, kto to jest Quincy Jones, no ale w gwoli przypomnienia. Quincy Jones to po pierwsze multiinstrumentalista. Po drugie znawca muzyki. Po trzecie sprawdźmy doświadczenie Quincy'ego. Współpracował z Frankiem Sinatrą, z Aretą Franklin, z Donną Summers. No jak był młody, to się kumplował z Rayem Charlesem. Quincy grał w wielu jazzowych zespołach, znał wielu jazzowych muzyków, ale przede wszystkim znał się na muzyce, miksował ją, zapożyczał dużo rzeczy z innych gatunków, tworząc swoje własne niepowtarzalne brzmienie. A duet, jaki stworzył z Jacksonem, myślę, że jest to jeden z lepszych duetów, jeżeli chodzi linia producent-muzyk, ponieważ obaj z Michaelem doskonale się rozumieli, po pierwsze szanowali swoją pracę, szanowali muzykę, kochali muzykę i cały czas chcieli być lepsi, coraz lepsi. Tak, de facto założeniem Beda było to, żeby każdy numer był ciosem w ryj. Quincy też zrobił bardzo dobrą rzecz, bo Jackson upierał się, żeby Bed to było płyta, na której jest 30 utworów. Czyli co, 3 winylowe płyty? No nie przejdzie. Dobrze, że Quincy mu to wybił z głowy, no i no to nie było zasługą Quincy'ego, ale też gdzieś tam w tym uczestniczył, że na początku płyta miała nazywać się Smooth Criminal, ale jednak nazwała się Bad. No i tak. Produkcja tej płyty wyglądała mniej więcej tak, że to nie było tak, że o, nagrane. Bad po prostu powstał, ktoś miał zamysł świetny i tak wyszło. Na Bad przyszło bardzo dużo pracy.
Płyta powstawała 2-3 lata. Tak mniej więcej się datuje. W dwóch studiach. Jedno studio było w domu Michaela, gdzie była jedna ekipa, a drugie studio było specjalnie zbudowane dla Michaela i tam powstawała płyta już tak de facto na gotowe, która miała wyjść fizycznie. A w studiu u Michaela, no cóż, ciężki zapiernicz. Na samo bed podobno przypadło około 60-65 kopii demo. Czyli jak myślicie, co oni tam robili? Cały czas przy tym grzebali, cały czas chcieli być lepsi, cały czas szukali jakiejś tam harmonii w dźwiękach. W innych skalach to nagrywali, w innych tempach i tak dalej. No to po 65 demówkach de facto już gotowy materiał był w studiu, w tym głównym studiu. Ale nie, tam jeszcze było grzebane, jeszcze Quincy tam maczał w tym palce i zapraszał sobie gości. A jakich? No to zaraz wam powiem. Między innymi Larry Williams, solo na saksofonie z Pete Limon, czyli słynny rock'n'rollowy muzyk. Mamy Jerry Hay wraz ze swoją sekcją rytmiczną. Czyli dwa saksofony, trąbka i buzo. Pozwoliły im przearanżować trochę numery, pododawać smaczków. Tak jak na Thrillerze mieliśmy smyczki, tak tutaj mamy trąbki, saksy oraz buzony. A w zasadzie jeden buzo. No ale wracając. Dirty Diana zaprosił tam Steve'a Stevensa, czyli wymiatacza gitary. Jak na tamte czasy Steve Stevens był to na ten moment, a na tamten moment to gitarzysta Billego Idola. Duet ze Stevie Wonderem. No, to było na zasadzie przyjaźni, tak jak utwór się nazywa Just Good Friends. Oni robili sobie takie małe przyjemności. Jackson się dograł też do Stevie Wondera na płytę, więc nie mogło go zabraknąć. Także mamy niesamowitą ilość dobrych muzyków. Już nie mówię o muzykach, którzy nagrywali płytę. No bo przysłuchajcie się perkusji, myślicie, że łatwo jest utrzymać takie tempo, takie shuffle przez tyle minut, a na koncertach, jak się robi jeszcze popisówę z Jacksonem, mówi samo za siebie. Kolejnym elementem płyty, zanim przejdziemy do singli, omówimy, co tam słychać, co jak to wyglądało, co było, jest okładka. Okładkę mamy taką, będzie widać, będzie link, sobie zobaczycie całą, myślę, że każdy wie, o co chodzi. Okładka w stylu lat 30. prosta. Michael Jackson, Bad, postać, w sumie zerżnięty z tych starych czasów, lat 30. Kontrast. Kontrast zawsze się sprzedaje z małym czerwonym elementem wyróżniającym się, czyli nazwą płyty. Płyty bardzo dobrze zrobione. No i cóż, zmienia się wizerunek Jacksona. Pierwsze co widzimy to zmiana koloru skóry. Tego się nie da zauważyć. Drugie co widzimy jest taki bliżej ludzi, bliżej ulicy. Jest to zwykła ramoneska z ćwiekami. To już nie jest specjalna kamizelka jak na Thrillerze. No i bad. Bad w sensie, że bad, że nie evil, że zły, tylko że bad taki tough, że twardy. Tego się dowiadujemy na pierwszy rzut oka. A więc przejdźmy już do muzyki, do zawartości płyty. Wszystkie 5 singli, które wydał Jackson promując tą płytę, dotarło na pierwsze miejsce listy Billboard. Udało się to tylko Katy Perry, ale no, chyba nie będziemy porównywać Katy Perry do Michaela Jacksona. Także proste. Pierwszy singiel, od tego zacznijmy. I Just Can't Stop Loving You. No cóż, po takim sukcesie Thrillera, po takiej stylistyce nagle wychodzi pościeluwa, do której po pierwsze jest pościelową, po drugie nie ma klipu, po trzecie jest to duet wokalny z nieznaną wokalistką. Wow. Tą wokalistką była Sinead Garrett. Podobno nagranie tego singla poszło gładko, zrobili to w 1,5 godziny. Zaczęło się od pomysłu, który Jackson gdzieś tam miał w głowie i zadzwonił o 3 w nocy do Quincy'ego. Quincy wziął... jak to się nazywa? No, producenta dźwięku, wiecie o co chodzi, gościa za konsoletę. No i nagrali tam pierwszą próbę, później zaprosili Sinead, żeby nagrali razem. Ten utwór, ciekawostką, podczas nagrywania tego utworu Sinead, wiadomo, była strasznie zestresowana, to w końcu był Michael Jackson. I co zrobił Jackson, żeby rozładować ten stres? Stali naprzeciwko siebie, śpiewali, a Jackson bezczelnie robił sobie z niej pośmiechujki, rzucając w niej popcornem. No, wyszło. Fajny utwór. Na trasie koncertowej na Bad World Tour śpiewała to Sheryl Crow z Jacksonem. Ciekawostką jest, że na początku miał to być duet z Whitney Houston, ale zrezygnowali z tego pomysłu, stwierdzili, że ciekawiej będzie zrobić to z kimś, kto w ogóle nie jest znany. Poza tym byłaby to jakaś tam promocja dla Whitney. No wiadomo, konkurencję trzeba zwalczać. Jeszcze jedna ciekawostka. Równocześnie nagrano hiszpańską i francuską wersję I Just Can't Stop Loving You.
Francuski wam nie powiem, bo nie umiem tego wypowiedzieć. A hiszpańską spojrzę sobie na ściągę. Jest to Todomir Amor Eres Tu. Todomir Amor Eres Tu. Lećmy dalej. Może tytułowy utwór, co my tam mamy? Bet pierwszy. Pierwszy na płycie. I teraz tak. Tu wychodzi na bet cały kumsz Michaela Jacksona. Zacznijmy od tego, że rok 87 to już jest czas, gdzie mamy m.in. Public Enemy, czyli twardy, prosty rap z ulicy. Czarni mówią, co ich boli i tak dalej. Jackson wiedział, że to będzie jakiś tam światowy trend i tak dalej, więc zmieniając swój wizerunek, chciał też dużo podkraść elementów z hip-hopu. I więc zacznijmy, przeanalizuję wam to na zasadzie teledysku, bo tam muzycznie to jest Michael Jackson, ale lekko zmodyfikowany. Teledysk. Teledysk jest nagrywany w dzielnej czarnej dzielnicy. Michael Jackson spotyka się z kumplami na klatce. Widzimy tam dwóch nieznajomych nam panów oraz jednego znanego nam pana, czyli Wesley'ego Snipesa. To jest też ciekawostka, ponieważ był to tak naprawdę debiut Wesley'ego Snipesa. I po teledysku Michaela Jacksona Bad dopiero zaczęła się jego kariera jako aktora. Skąd on się tam wziął, to też jest ciekawe. Wszyscy przychodząc na casting, de facto nie grali, byli sobą, byli coś w stylu b-boy star, nie? Yo man, yo nigga i tak dalej. Wesley stwierdził, że on to zrobi w inny sposób, on to zrobi tak delikatnie, ale twardo. Nie będzie używał tego specyficznego języka, tego miękkiego języka ulicy, tylko zrobi to tak delikatnie, sophisticated, wyrachowanie. I tak zrobił i wyszło. Poza tym jest scena, w której Jackson i Wesley stoją twarzą twarz do siebie. Myślę, że to jest groźne. Stanąć twarz z Wesley Snipesem, no ja bym się obsrał, nie wiem jak wy. Ale wracając. Co jeszcze jest podkradnięte z hip-hopu? Zobaczcie sobie na ruchy Michaela Jacksona. Jeżeli ktoś się chociaż troszkę tym zainteresuje, to znajdzie tam popping, locking, czyli coś, co jest prosto z ulicy. A skąd jest hip-hop? Hip-hop jest z ulicy, wiadomka. Zresztą mówił o tym samym był choreograf, współchoreograf. Jeżeli chodzi o teledysk, kto nagrał teledysk, mając taki budżet Jackson, mógł sobie wybrać, kogo chciał. Wybrał Martina Scorsese. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Ponieważ Martin Scorsese do tego czasu zdążył nagrać Taksówkarza, Wściekłego Byka, New York, New York czy Po godzinach. Montaż tego teledysku, wszystkie przesunięcia kamery, gra kamery właśnie, miejsce nawet, które wybrał Martin Scorsese. Wszystko tu zagrało. Poza tym miał świetny scenariusz. Martinowi Scorsese napisał to. Zapomniałem kto, ale ktoś, kto pisał mu scenariusz do jednego filmu. Coś z kolorem, nie, no ale nieważne. Świetne dialogi w teledysku, a niech przykładem będzie to, jak Wesley Snipes stoi i mówi: "Oh, so you're gonna dance after death." I zaczyna się i w sumie zatańczył go na śmierć. Co jeszcze jest ważne? W teledysku, a w zasadzie w utworze, pada coś w stylu Shamon. Co to jest Shamon? Zastanawiałem się nad tym, więc wam odpowiem. Jest to ukłon w stronę Mavis Staples, czyli wokalistki. Dokładnie utworu I Will Take You There. Tam to Shamon się pojawia. Jest to pewnego rodzaju zapożyczenie. Jackson chciał się de facto odciąć od właśnie słynnego dźwięka, słynnego brzmienia w twórni Motown. Tam z Jackson 5 wydawał. Nie chciał mieć czegoś w stylu Jamesa Browna, alright man, i tak dalej. Porzucił sobie Shamon. Się wystraszyłem, nie pamiętam SMS-y. Premiera teledysku. Pamiętajmy, nie było internetu, czasy MTV. Telewizja wyrzuciła z ramówki program specjalnie tylko po to, żeby mieć te pół godzinki na teledysk właśnie. Do bed plus jakiś tam komentarz. Questlove z Roots opowiedział fajną anegdotkę właśnie. Nie było MTV. Jak to wyglądało? On dzwonił do kumpla, miał go na linii. Tamten kumpel dzwonił do kumpla i tak dalej, dalej, dalej. I w 10 oglądali to przy telewizorze na jednej linii tylko. Tak to wyglądało. No niestety. Poczta pantoflowa. Nawet nie chcę wiedzieć, ile ludzi widziało to w telewizji. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, ile w dniu premiery osób było przed ekranami telewizora. Lecimy dalej. To prawda, nie był singiel, ale poruszę ten temat, bo to jest w pełni kompozycja Michaela Jacksona, Speed Demon. Przyjaciele Jacksona definiują
a w zasadzie mówią, że ta płyta, ten utwór definiuje płytę Bad. To, od czego chciał się odciąć Jackson, to od swoich ograniczeń, od tego, jaki mu narzucili styl, wizerunek i tak dalej. Co jest ważne w Speed Demon? Ważny jest teledysk. Zobaczcie sobie teledysk. Jak na tamte czasy było to bardzo ciekawa sprawa. Jest dosyć humorystyczny sposób pokazany właśnie to, co go denerwowało, wszyscy paparazzi, fani i tak dalej. Zatem Jackson miał duży problem z tym, że on już nie mógł być normalny. Sobie poszukacie zdjęć w internecie, to czasami przebierał się za kogoś innego, byleby tylko mógł wyjść do sklepu i popatrzeć, jak wygląda normalny świat. No ale dziwicie mu się, bo ja wcale. Był super miasto. No i co? Just Good Friends. To jest numer, na którym chciałbym się skupić. Just Good Friends to duet z Stevie Wonderem. Czyli mamy z jednej strony Michaela Jacksona, z drugiej strony Stevie'ego Wondera. Obydwoje są wychowankami wytwórni Motown. Spodziewamy się fajerwerek. To są dwaj naprawdę utalentowani muzycy. A co dostajemy? Moim zdaniem dostajemy taką małą przerwę na kawę. Musimy pamiętać, że Just Good Friends zamyka stronę A winyla. A mieliśmy B, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl. No i Just Good Friends zamyka tą stronę, nie jest takim ciosem w ryj, takim hitem jak reszta utworów, tylko spokojnie wychillować. No, powiem, nie jest to słaby utwór, ale no wszyscy spodziewali się czegoś wielkiego, jakiegoś bu, wiecie o co chodzi. Puch, mózg rozjebany i te sprawy. No i co? Stronę B otwiera Another Part of Me. Nie jest to jakiś wybitny numer, ale o co w nim chodzi? Another Part of Me to numer typowo nagrany po to, by Michael mógł zrobić show i popisówkę na scenie. On to czuł, widział to, wiedział, gdzie tam, jakie ruchy można wplatać, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Jeżeli macie okazję, to zobaczcie sobie DVD Bad World Tour, a jeżeli nie, to zobaczcie sobie chociaż teledysk do Another Part of Me. Czego nie widać w teledysku, że jest on nagrany z dwóch miejsc, z Paryża i z Wembley. Taka ciekawostka. No i co, dochodzimy do Dirty Diany. Dirty Diana. Historia Steve'a Stevensa. Wspominał on to tak. Siedzi sobie pewnego dnia, ktoś dzwoni, przedstawia się jako Quincy Johnson. No way. Fucking king. No ale mówi, jaka jest sprawa, że nagrywają następcę Thrillera, że mają rokowy numer, że bardzo by chcieli, żeby on tam go nagrał. Co na to Steve Stevens mówi, nie, ja nie jestem muzykiem sesyjnym, nie kręci mnie to. No ale z drugiej strony, dobra, nagram wam to tylko pod jednym warunkiem, że Michael będzie w studiu. No co Quincy Jones? No jak to go kurwa nie będzie? Przecież to jest jego płyta. No i tak wyszło. Spotkali się Quincy Jones, Michael Jackson, Steve Stevens oraz jeszcze inżynier dźwięku. Zabrali się za nagrywanie, nie było w sumie jeszcze jakiegoś pewnego patentu. Jackson coś sobie tam mucił, Dirty Diana. Steve Stevens podłapał. Zaczął coś grać i on umyłkowo nie zagrał jednego dźwięku. To się tak strasznie spodobało Jacksonowi, że uparł się, że ma zagrać to tak i tak. Właśnie wsłuchajcie się w riff, tego dźwięku tam ewidentnie brakuje. Nigdy w sumie na to nie zwróciłem uwagi, dopiero o tym jak się dowiedziałem. Poskładali to do kupy, moim zdaniem wyszło świetnie. Jeżeli chodzi o teledyski, bo teledyski były bardzo mocną stroną Michaela Jacksona, moim zdaniem jest to najdudniejszy i najgorszy teledysk z tej płyty. Tam się nic ciekawego nie dzieje. Sorry. No i co? Leave Me Alone to ostatni numer. Porozmawiajmy o Smooth Criminal. Tu trzeba się na chwilę zatrzymać. I tu wyjdzie właśnie cały kunszt popowy muzyki Michaela Jacksona. Zacznijmy od tego, że Smooth Criminal potem początkowo miał się nazywać Chicago Nights. Miał to być zerżnięcie, czy tam hołd, bardziej hołd do czegoś takiego jak film noir, czyli klasyka kina gangsterskiego z grą cieni, z grą kontrastów. Zobaczmy na Smooth Criminal. Mamy grę cieni? Mamy. Mamy te słynne sekwencje z jakiegoś tam tunelu, gdzie ten cień się zmienia? Mamy. Mamy grę kontrastów? Mamy. Dlaczego Jackson ma białą kamień, znaczy biały strój, a reszta ma czarne i tak dalej? Wiadomo o co chodzi. Smooth Criminal. Utwór w całości skompowany przez Jacksona, zaczyna się jego biciem serca, a później opowiada historię zgwałconej dziewczyny o imieniu Annie. Jeżeli chodzi o Annie, mamy tam Annie Kaczuki, Kaczuki, Annie w miliardach stylach. O co z tym chodzi? Jak to powstało?
To też jest ciekawe. W Ameryce do CPR, czyli do resuscytacji, używa się manekinów o nazwie Little Annie, czyli Mała Ania. A co robimy, jeżeli zabieramy się za resuscytację? Podchodzimy do pacjenta i pytamy się, czy wszystko ok. I stąd się wziął Annie, are you okay? Are you okay, Annie? I tak dalej. Taka historia. Jeżeli chodzi o teledysk, to tak jak już mówiłem, jest to zdrażnięcie i pewnego rodzaju hołd dla filmów noir. I jest to też zdrażnięcie i pewnego rodzaju hołd dla Boba Fossa i Freda Astera. Tak, kim był Bob Foss? Bob Foss był to reżyser musicali, który troszkę to wszystko przemienił wraz właśnie z Fredem Asterem, czyli z tancerzem. A Fred Aster wraz z Bobem Fossem przyczynili się do tego, że zmienili formułę musicalu. Narracja była za pomocą tańca. Więcej się tańczyło, więcej się pokazywało pewnych rzeczy, niż się mówiło w tym musicalu. Sprawdźcie sobie Bandwagon. Jeżeli nie znajdziecie podobieństwa w Bandwagon, czyli wszyscy na scenę, a w Smooth Criminal, to nie wiem, gdzie macie oczy. Szczególnie scena, gdzie Fred Aster tańczy z, o Jezus, nie pamiętam kim, w czerwonej kietce. Tak, znajdziecie to na pewno na YouTubie. Co jeszcze? Ciekawostka. No nic, znowu już tyle o Smooth Criminal. Każdy wie, jak brzmi Smooth Criminal. Nie będę wam tłumaczył, jak Michael Jackson zrobił to słynne pochylenie do tego jest milion. Miał specjalne buty, które sam zaprojektował, no ale to każdy wie, to jest taka ciekawostka, której nie trzeba mówić. Po co mówił? A dobra, powiem wam o Leave Me Alone jeszcze. Leave Me Alone, utwór nigdy nie grany, ostatni utwór na płycie, nigdy nie grany na żywo. Właśnie było to... To był taki środkowy palec względem krytyków, paparazzi i tak dalej. I moim zdaniem najlepszy teledysk. Najciekawszy, inspirowany podróżami Gullivera. Musimy pamiętać, że nie było wtedy komputerów o takiej mocy obliczeniowej, jaką mamy teraz Photoshopa, dzięki którym trzech kliknięć robimy to, to, to i tamto. A teledysk inspirowany podróżami Gullivera był nagrywany na 35mm taśmie. Także, żeby to wszystko pociąć, żeby to wszystko się zgadzało, żeby to wkleić tam Michaela Jacksona, to nawet nie chcę wiedzieć, ile ludzi się bawiło zwykłymi nożyczkami, klejem i montowało to do kupy na taśmie filmowej. Także warto sobie zobaczyć ten teledysk, jeżeli nie znacie, a jeżeli znacie, to punkt dla was. No to co, krótka ocena płyty i kończymy na dzisiaj. Płycie daje 9 na 10, jest parę niedociągnięć, między innymi Dirty Diana, a w zasadzie teledysk do Dirty Diany, Just Good Friends, który dla mnie miał być fajerwerkami, a wyszło jak wyszło. No i cóż, no chyba to jest... No dla mnie jest to topowa płyta, Thriller, wiadomo. Tak przylgnęło, ale tak zmienić wizerunek, tak dać wszystkim krytykom i paparazzi i opinii publicznej pstryczka w nos, dźwignąć zmianę koloru skóry, pomieszać te wszystkie elementy. Zobaczmy, ile tam tego jest. Jest popping, locking, jest nawet balet właśnie od Freda Astera, jest film noir, Mistrzostwo Świata. Gdyby nie parę takich pierdół, dałbym dychę na dychę, ale myślę, że 9 na 10 to jest sprawiedliwa ocena. No i cóż, to tyle. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Yo.